Witam serdecznie państwa. Proszę zobaczyć to jest wykres naszego wigu. 20 Jest to bardzo ładny widok dla mnie, dla Polaka, choć z drugiej strony wcale mnie to nie podnieca ze względu na to, że ja zwyczajniej Wigiem 20 jako Polak gardzę. Jako ewentualnie spekulant Wig 20 lubię, szanowni Państwo, ale jako Polak Wigiem 20 gardzę. Ja nie gardzę całą giełdą, nie gardzę GPW, oczywiście gardzę wig 20, ze względu na to, że w wig 20 jest bardzo dużo spółek Skarbu Państwa, a ja spółkami Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, po prostu zwyczajnie gardzę, ze względu na to, że uważam, iż państwo nie powinno posiadać... Żadnych spółek, totalnie uważam, że nas zwyczajnie rypią. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Nie umieją tym zarządzać, tracą nasze pieniądze i to państwu zaraz pokażę. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy WIG20, się, wydawałoby się nam, szanowni państwo, że w danym momencie jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o WIG20, że WIG20 się umacnia, no rzeczywiście się umocnił z totalnej zapaści tutaj do 2567, było można zrobić 100% na WIGu, jednak o tym już dawno wiemy. Tym że jeżeli dłużej się zastanowimy, to WIG-20 dla nas Polaków, dla, dla polskiego obywatela, tak naprawdę to jest jeden wielki humbug. Ja nie mówię o każdej spółce na WIG-20. Ja mówię o spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Czytaj yy, yy, Polaków. Czytaj. Yy, no, dla, ja, ja uważam, Szanowni Państwo, za spółki Skarbu Państwa, w, za wytwory socjalistyczne. Koniec kropka. Uważam to za wytwory socjalistyczne. Szanowni państwo, pa, Tam gdzie Państwo, tam, gdzie Państwo chce mieć spółkę, tam, gdzie Państwo, Szanowni Państwo, tam, gdzie stacja benzynowa, sklep yy, ma być w posiadaniu Państwa, tam gdzie nie wiem wytwórnia hamburgerów sprzedawanie hot dogów ma być w posiadaniu państwa ja mówię temu nie ja się te, tym brzydzę szanowni państwo że ze mną e, z Polakiem e, który na przykład e, sprzedaje hamburgery i parówki konkuruje spółka skarbu państwa e, de facto za nasze pieniądze prawda czyli za nasze własne pieniądze sobie takie, takie potwory produkujemy, które z nami konkurują, które nas właściwie bardzo właściwie niszczą, bo przecież kapitalizm polega na tym, że jedna spółka musi wygrywać z drugą, no i dzięki temu jest lepsza i zarabia, no i właśnie spółki skarbu państwa ja uważam, że spółki skarbu państwa są to, szanowni państwo, takie takie ciała, które niszczą nasz naród ze względu na, na to, że zwyczajnie z nami konkurują, no bo jeżeli ja wam budkę z parówkami i szanowni państwo na jakiej stacji Paliw, też jest bułka z parówkami. No to, to zarabia na tym państwo, no bo oni mogą przecież taniej sprzedać tą parówkę, ze względu na to, że mogą, mają nieograniczony dostęp do gotówki państwowej, czyli z naszych podatków. Zamiast te pieniądze, szanowni państwo, iść na szpitale, drogi, wojsko, to idą na produkcję parówek. Zamiast y, zostawić mi produkcję parówek, czy panu, czy pani, prawda? To taka jest rzeczywistość, więc ja uważam, że państwo polskie powinno się odczepić od biznesu, szanowni państwo. Zostawić nas w spokoju, ja uważam, że właśnie przez spółki Skarbu Państwa nie da się w Polsce bogacić. Chyba, że po prostu jesteś podwykonawcą spółki Skarbu Państwa, no to się wtedy bogaci za pieniądze Polaków, no ale pamiętaj, że to jest po prostu z pieniędzy podatk z podatków i tyle. Da? Tak więc ja z obrzydzeniem patrzę na WIG-20, choć y, oczywiście cieszy mnie, że WIG-20 rośnie, ale jako spekulant jako spekulant, to WIG20 jest fajny, Szanowni Państwo, ze względu na to, że ja uważam, że WIG20 pokazuje genialne, genialne frajerzenie całego narodu polskiego przez ostatnie 30 lat. A to dlaczego, Szanowni Państwo? Przede wszystkim, jeżeli jesteś spekulantem i, chce, i, i chciało się zarabiać na WIG20 przez 30 lat, to można było bardzo dużo zarobić pieniędzy, to jest bardzo fajne miejsce do zarabiania pieniędzy po prostu na ogłupionym narodzie, i powtarzam jeszcze raz, w WIGu20 nie ma tylko spółek skarbu państwa, więc ja też nie chcę obrażać, szanowni państwo, spółek prywatnych. Tutaj to nie chodzi o to, chodzi o to, że w WIGu20 po prostu jest bardzo dużo spółek skarbu państwa. Tam są ludzie z nadania politycznego, a ja tym gardzę, szanowni państwo, no bo oni nam zabierają pieniądze, podwyższają nam podatki, tym konkurują z człowiekiem, który ma hamburgerownię, który ma pizzerię, który ma cokolwiek. Oni z nami wszystkimi konkurują. Wypłacają sobie miliony, dziesiątki milionów rocznie w gigantycznych premiach i zamiast żeby pieniądze, szanowni Państwo, zamiast żeby tym się zajmowali Polacy, a Polacy wyjechali milion do Wielkiej Brytanii, milion do Niemiec, milion do Holandii, Belgii, Szwecji, Norwegii, szanowni państwo, i następny milion już tutaj pakuje walizki i wyjeżdża. Taka jest w danym momencie rzeczywistość, no ale jeżeli, jako spekulant, no to ja z, ta, z takiej perspektywy, no to kocham WIG20, szanowni państwo, no wspaniałe miejsce. Wspaniałe miejsce do zarabiania bardzo, bardzo, bardzo dużej ilości pieniędzy. Tego samego, szanowni Państwo, nie powiem o Swigu. O Swigu e, 80, no tego samego nie powiem. E, ze względu na to, że Swig e, 80 no, jest inny. Od... Nie powiem, szanowni Państwo, że gardzę z Swigiem 80, w ogóle tego nie powiem. E, Swigiem 80 nie gardzę, szanowni Państwo. E... Wig, swig 80, bardziej Swig 80, bardziej mi osobiście. Przypomina giełdę. Choć oczywiście mam tam wiele rzeczy do zarzucenia do Swigu 80, no ale to przecież nie, mam prawo, prawda? Mam prawo gardzić Wigiem 20, mam prawo w demokracji brzydzić się Wigiem 20, Szanowni Państwo, ze względu na gigantyczny udział spółek skarbu państwa, mam prawo w demokracji brzydzić się spółek skarbu państwa, mam prawo brzydzić się socjalizmem, komunizmem, mam prawo, szanowni państwo, brzydzić się tym, że państwo chce. Konkurować ze mną w sprzedaży parówek. Tak jest, szanowni państwo, taka jest rzeczywistość. Pamiętajmy o tym, że mamy do tego prawo. Pełne prawo, nie ma co się bać. Yy, w swigu to jest inna rzecz, ale my dzisiaj mówimy o Wigu 20. I dlaczego, szanowni państwo, tak gardzę Wigiem 20? Przede wszystkim Wigiem 20, szanowni państwo, gardzę, ponieważ Wig 20 powinien już dawno kosztować 5 razy więcej. Dzisiaj mamy sytuację, w której y, mówimy sprawdzam i zobaczymy, y, to będzie teraz w następnych tygodniach, w następnych miesiącach. Zobaczymy, to będzie, szanowni państwo, w następnych miesiącach, w następnych tygodniach generalnie będzie wyznacznikiem y, rządu Donalda Tuska i jego koalicjantów Hołowni i Kosieniaka Kamysza. Dlaczego, szanowni państwo, tak jak powiedziałem, proszę zobaczyć, szybki wstęp, ja to, o tym mówiłem. Tutaj mamy rok 95. Wig 20 kosztuje 700. Dzisiaj szanowni państwo mamy rok yy, 24. Wig 20 kosztuje 2567, ale przed chwilą kosztował 1400, czyli dwa razy więcej tylko niż w 95. Eee, drodzy kochani słuchacze, widzowie, szanowne panie, szanowni pa panowie eee, złoto, od, e, złoto od roku 20, 2004 wzrosło 900% eee, e, nieruchomości w wielu mi miastach Gdańska e, ziemia e, wzrosła 5, 6 4, 3, 8 krotnie w zależności od miasta, wiadomo to, to są takie parametry to są takie parametry a WIG 20 jakimś cudem, szanowni państwo, to się rozrasta, to jest coraz większe, to ma wielkie przychody, a WIG 20 akcyjnie nie rośnie. Dlatego tym skrajnie pogardzam. Proszę zobaczyć, w 2000. jako Polak, ale jako człowiek, który chciałby zarobić na WIG 20, to no, trudno, no taki jest ten okropny świat, szanowni państwo. No. no cóż mam zrobić, dlatego ja uważam, że nie powinno być spółek skarbu Państwa, no i tyle. Yy, proszę zobaczyć, w 2004 roku WIG20 tutaj widzimy kosztował 1695 1695, czyli więcej niż w roku w 2009 yy, więcej niż w roku, szanowni Państwo, 19, 20 i szanowni Państwo, znacznie więcej niż w roku 23 W tym samym czasie złoto podrożało dziewięciokrotnie do funta brytyjskiego, dolara amerykańskiego, pira drzwi Cóż to oznacza, że gdyby, gdyby tylko dlatego, tak pogardzam Wigiem 20 jako Polak, prawda? Jako obywatel Rzeczypospolitej, szanowni państwo, mamy demokrację, pogardzam Wigiem 20 znaczy pogardzam, że ma taki wielki skład spółek Skarbu Państwa, o to chodzi, prawda? Innymi spółkami tam nie pogardzam, które są na wig 20, wiecie, prywatnymi i tak dalej, nawet zagranicznymi, które tam są, to nie pogardzam, bo to jest kapitał zag... prywatny i tak dalej, ale spółkami Skarbu Państwa pogardzam, ze względu na to, że po prostu zwyczajnie, szanowni Państwo, uważam za ohydne, aby Państwo konkurowało z człowiekiem, który sprzedaje hot dogi. Pogardzam no, pogardzam tym, szanowni państwo, żeby, żeby państwo konkurowało z małym sklepikiem. Pogardzam tym po prostu, koniec, kropka i cóż mam z tym zrobić? Pogardzam, nie podoba mi się te, brzydzę się tym. Jestem, szanowni państwo, nie jestem socjalistą ani komunistą i tyle. Socjalist i komunist zawsze zabiera, zawsze okrada i tyle. Mówmy sobie wprost. Chyba, że jest to komunizm, jeszcze dodatkowo. A znaczy się, oczywiście, no jest chiński komunizm, ale tam nie ma komunizmu, szanowni państwo, tam jest. W danym momencie yy, gigantyczny kapitalizm, ale reżimowo, oczywiście. Znaczy, Chiny to już w ogóle tam, to, to co się tam dzieje, tutaj już w ogóle to ni to komunizm, ni to nie wiadomo co to jest, szanowni państwo, ale dobra. Powracając do tego, proszę zobaczyć, szanowni państwo, w 2004, czyli gdy złoto kosztowało około 220 200, czy 20 funtów, a teraz złoto kosztuje 2000 funtów, to jest to 9 razy więcej, nie? To yy, tylko i wyłącznie gdyby wig 20 szedł razem ze złotem, no to 1723 razy 9. No to, szanowni państwo, dzisiaj wig 20 powinien kosztować 15,5 tysiąca. No nie? Gdybyś zainwestował 100 tysięcy złotych w złoto pi razy drzwi, sto, nie, zróbmy tak, gdybyś zainwestował około 100 tysięcy funtów w WIG 20, czyli 500 tysięcy złotych funtach, prawda w WIG 20, to dzisiaj byś miał. Yy, ile byś miał? No tutaj mamy 1700. A na 2500. No ile to jest? 700 yy, więcej, nie 700 więcej to jest 45%, już na tego nie będę 45%. Ludzie, którzy zainwestowali w 2000 roku. 100 tysięcy WIG-20, chociaż to wtedy fund był po 8 zł, to jest jeszcze gorzej by było. Jeszcze gorzej. Dobra, za za załóżmy, że w dolarach, tak, złoto drżało szanowni Państwo, w dolarach, proszę zobaczyć, w 2004 roku dolar kosztował, zróbmy tak, w 2006, w dolarach policzymy, 2004, mamy dolary, szanowni Państwo, mamy dolary, 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 o, mamy dolary. Złoto kosztowało 376 pi razy drzwi, 376 pi razy drzwi 376 tutaj mamy 2500 2500 2500 podzielić na 376 no to jest, no prawie 7 razy prawda, wtedy złotówka była w 2004 USD, no bo to jest problem, bo to ze złotówek trzeba wymienić tu nie ma wykresów złotówkowych no proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o to, no to ile kosztowało dolar amerykański w 2004, no to widzimy w 2004 dolar amerykański kosztował widzicie, 3 zł, czyli był znacznie, no zresztą trzeba pogardzać, tak, i o co w tym wszystkim chodzi, dobra, to w dolarach amerykańskich policzymy. Gdybyś w, w dolarach amerykańskich. Szanowni Państwo, w dolarach. Jeszcze więcej! Znaczy to. No, jeszcze gorszy ten WIG jak w dolarach amerykańskich, bo ta złotówka się zawaliła właściwie, prawda? Więc Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o WIG 20, WIG 20, WIG 20, 30, jeżeli byś zainwestował w dolarach amerykańskich, w, w dolarach amerykańskich, w WIG 20 w dolarach amerykańskich, szanowni państwo, w WIG 20 w 2004 roku w 2004 roku to mielibyśmy sytuację, że zainwestowaliśmy, powiedzmy, 320 tysięcy złotych, bo ten tam dolar był chwilowo po 320 tysięcy złotych. To dzisiaj mielibyśmy ile, szanowni państwo? Dzisiaj mielibyśmy ile te tam wyliczyłem 45% więcej, prawda Pirazy drzwi, tak czyli 300 tysięcy. Ja oczywiście nie liczę dywidend, bo spółki się zmieniały, wypadały, jedne płaciły, drugie nie, ale tylko tutaj wartościowo plus. Yy, wiadomo, że jak masz walutę, czy jak masz złoto, też możesz tym obracać, te, więc też możesz zarabiać, plus 45%, tak? Czyli gdybym zainwestował w WIG 20, 20 lat temu, no, wiadomo, że spółki wypadały stamtąd i tak dalej, i tak dalej, no ale mówimy tylko pod tam, tym kątem, prawda, że to tak nie jest, bo tu spółki wypadają, przychodzą i tak dalej, no to, to dzisiaj mielibyśmy z 300 tysięcy złotych 435 tysięcy złotych, tak? 435 tysięcy złotych. A gdybym te 100 dolarów, 100 tysięcy dolarów zamiast tych 300 tysięcy złotych, 100 tysięcy dolarów, bo wtedy to było 100 tysięcy dolarów, zainwestował w złoto, to dzisiaj miałbym 900 tysięcy dolarów. 900 tysięcy, nie, y, 6 7 razy tam było, 7, 700 tysięcy dolarów. pi razy drzwi dzisiaj bym miał, nie? 700 tysięcy dolarów. 700 tysięcy, szanowni państwo, razy 4, y, to jest, szanowni państwo, dzisiaj miałbym 2,5. 2,8 miliona złotych, czyli prawie 3 miliony złotych. Prawie 3 miliony złotych, tak? Czyli za, gdybym zainwestował dolary wtedy w 2004 roku w złoto, to miałbym dzisiaj prawie 3 miliony złotych. Gdybym te dolary zainwestował w WIG-20, miałbym dzisiaj 450 tysięcy złotych przy dobrych wiatrach. Jeżeli w ogóle bym miał cokolwiek, dlatego gardzę Wig 20, szanowni państwo. Koniec kropka. Yy, nieruchomości podrożały, złoto podrożało, szanowni państwo, wszystko podrożało, ziemia podrożała, praca podrożała dziesięciokrotnie, a Wig 20 kosztuje tyle samo, szanowni państwo, co w roku 99. Dlatego gardzę Wig 20, ale jako spekulant yy, kocham Wig 20 ze względu na to, że szanowni państwo, yy, gdyby kupować Wig 20 tu, tu, tu tam, gdzie jest tanio, tu, tu i tu. No i sprzedawacz oczywiście, proszę zobaczyć, tu u góry, tu u góry, tu u góry, tu u góry, prawda, tu u góry. No to, no to zarabiasz, prawda, no bo to idzie do góry, spada, idzie do góry i spada. Ale Polacy przy tym stracili 900%. 900% Tak, właśnie wypływa z WIG-u. 900% Szanowni Państwo, w 30 lat. Dlatego, jako Polak, gardzę WIG-20. No, ale jako spekulant kocham WIG-20. Jednak e, zainwestowane 100 tysięcy funtów e, dolarów w złoto w 2004 roku do dzisiaj dałoby mi 3 miliony złotych, gdybym to wymienił po 5 złotych. Szanowni Państwo, 2 lata temu przy tym te pirazy razy drzwi byłoby nawet więcej, by było 3,5 miliona złotych, 3300. czyli zainwestowane pieniądze w złoto dałoby mi 3 miliony złotych do dzisiaj, 20 lat temu, a zainwestowane w WIG 20, 100 tysięcy tych dolarów, czyli 300 tysięcy złotych na tamten dzień, dałoby mi dzisiaj 450 tysięcy złotych, ale oczywiście pewnie po drodze wszystko bym stracił, bo te, przecież te spółki wypadają, wypadają, to bym się pogubił, to, 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 tu to, majtki z drutu i dzisiaj bym nie miał nic, a zainwestowane pieniądze w złoto, szanowni państwo, dałyby mi 3 miliony złotych. Pozdrawiam, cześć!